Serdecznie witamy wszystkich hodowców w ten piękny, słoneczny poranek w niedzielę, gdzie mamy 2 czerwca. Będziemy obserwować przylot gołębi, bo w to wierzymy, że on się tutaj odbędzie i bardzo dobrze będą te gołębie przylatywały. Tak, oczywiście u kolegi Tomasza Rumińskiego. Tu kolegi Tomasza Rumińskiego gościliśmy już nie jeden raz i zawsze, kiedy jesteśmy tutaj, widzimy, coś nowego się dzieje. Między innymi popatrzmy gołębnik, który tutaj u Tomka jest za plecami. To jest nowy gołębnik, który wtedy widzieliśmy bez tych wolier, a teraz już ma te woliery i to jest gołębnik dla gołębi młodych, tak? Rozpłodowy. Aha, tu jest gołębnik rozpłodowy, bo tak się zastanawiam, gdzie te wloty są. No. Wloty są dla gołębi tam z tyłu umieszczone w tym gołębniku, który do tej pory zawsze tutaj obserwowaliśmy i też relacjonowaliśmy z przylot gołębi. Natomiast dzisiaj czekamy na przylot gołębi z odległości 350 km, Strasburg. Strasburg, no akurat w Kosakowie, tam gdzie wspólnie z kolegą Maćkiem Wudzikiem lecimy, chyba też jest dzisiaj Strasburg. Strasburg chyba trzeci, tak, bo tam wprawdzie było chyba Bad Oldesloe, ale zostały tam pewne przełożone terminy, także dzisiaj mamy też lot tam w Kosakowie, też będziemy oglądać, ale tutaj u kolegi Tomasza, to jest do was ile? 300? 350, 49 chyba. Podobnie jak u nas tam w Kosakowie. Dobie. Tutaj natomiast możemy się teraz Tomasza zapytać, bo pierwszy raz u niego w tym sezonie jesteśmy. Jak ten sezon ci się układa? Znaczy, no w oddziale prowadzę, na pierwszym miejscu jestem, ale to były różne, jedne trochę lepsze, jedne gorsze. Były też loty takie przewiane, pierwszy lot i ostatni. Te gołębie wracały od schodu z tyłu, nie? No i wtedy trochę gorzej to u mnie wypadało. No, ale ogólnie no, nie jest źle, lecimy dalej. Na pierwszym miejscu jestem z kategoriami, zobaczymy, co się uda wylatać. No warto tutaj też właśnie zaznaczyć, bo jak byliśmy tutaj kilka tygodni temu, kiedy się odbywała impreza tutaj organizowana przez właśnie u kolegi Waldemara Wojciuka tam na posesji, odbywała się impreza, gdzie były licytowane aukcja gołębi i licytacja gołębi. Dochód z licytacji był przeznaczony na tutaj na potrzeby oddziału i nie tylko oddziału tutaj Toruń, ale i tych innych oddziałów, które po prostu, których hodowcy dali, gołębie, tak, licytowali gołębie. Natomiast powiedzmy, bo to jest bardzo dużo hodowców u was jest w oddziale, tak? 100 ilu? Znaczy lotujących jest około 150. To jest bardzo dużo, widzimy, i jaką na początku to mieliście pewnie dużo więcej niż 5 tysięcy. Ponad 6 tysięcy było. A teraz na lot ile poszło? 450 poszło. 3450, tak? Nie, 450. 4150, to bardzo dużo ciągle jeszcze. To jest lot u was szósty czy siódmy? Szósty lot. Ty mówisz, że jesteś na pierwszym miejscu, ale lotujesz jedną drużyną czy dwoma drużynami? Znaczy dwiema, tylko na drugą było 30 gołębi zapisanych. No i to roczne, dużo nowych, tam część z tych gołębi zginęła. Tak testuję na razie te nowe pary, nowe łączenia, nie szukam, żeby coś tam dobrego trafić. No i jest teraz trochę problem też z odbijaniem, no bo ta drużyna jest ten pierwszy lot z prawej otwarty. No i tylko tam jest antena, jak wejdzie z boku, no to już go nie odbije. Nie? Aha, widzimy, to właśnie chodzi o ten pierwszy wlot. I też co warto powiedzieć, teraz bo... Teraz dwa zegary są. No właśnie chciałem powiedzieć, o to zapytać, bo w zeszłym roku tutaj mieliśmy u Tomka, Tomek leciał dwoma drużynami, ale na jednym zegarze i tam występowały takie troszeczkę problemy formalne związane z tym, że nie można było od razu zrobić wydruku po pierwszym chyba, zakoszowaniu po drugim. No i to też generowało za sobą tam niezgodność pewną proceduralną, co spowodowało, że kolegi wynik, który miał taki dobry w kategorii, a nie został zaliczony. Ale w tym roku masz dwa zegary, tak? Dwa zegary Taurisa, także tak. Problemu takiego nie ma. No tylko mówię, z odbijaniem jest problem teraz, nie? Bo wtedy jak się pomylił, to i tak go odbiło, nie? A teraz, aha, jak wejdzie nie do swojego wlotu, to go nie odbija, więc na stare to jest ostatni rok już, nie? I aha. Tata jedynie może na młode będzie leciał. A co, na stare nie będziesz w przyszłym roku nie chciał latać? Tylko na jedną drużynę. Aha, na jedną tylko drużynę, na jedną. No rozumiem. Już na tatę nie będzie. Aha. A na młode, jak będą po dwóch różnych końcach, no tak, bo takie, gdy był jeden zegar i dwie drużyny, to nieważne na którą antenę siadł, to po prostu odbijało. A teraz on wejdzie przez inny wlot i wtedy nie zarejestruje go. Znaczy, by trzeba było go złapać, wypuścić jeszcze, a to jest już zabawy i to. To się traci i łapanie, spłoszenie gołębi w środku. Że... Tutaj gołębie zostały dzisiaj wypuszczone o 6 rano. 6:00, tak. Tak, to jest, mamy teraz chyba między 9 a 10. No, jest, bo... Gdzieś za 15, 10. No, a czekamy tutaj, bo czas, który, ja tu byłem wcześniej o godzinie 8, ale spędziliśmy, że robiliśmy zdjęcia gołębiom. Kolega ma chyba z 18 czy 19 gołębi młodych. 18 sztuk gołębi młodych, które będziemy wystawiali u nas na aukcji. Akurat robiliśmy zdjęcia tym gołębiom i też skanowaliśmy rodowody. Za chwilkę też nagramy film o tym, a czekamy cały czas na gołębie. Zobaczmy, pogoda dzisiaj, można się powiedzieć, tak wygląda, że wiatru nie ma, aczkolwiek tam gdzieś jakieś koniuszki drzew widać, że są smagane wiatrem. Lekki zachodni jest tutaj. Lekki u nas, taki nie? Jest zachodni. Ty jeszcze powiedz, ile dałeś gołębi teraz na lot? 36 i tata 10. I tata 10, czyli 46 sztuk. To jest, a wszystkie gołębie na spisie na początku miałeś ile? Było 80, ale trochę jaszczębie wyłapały, coś tam zginęło o lotach, kilka zostało. Mhm. Także. Czyli tak. Z moich nie ma 4 sztuk, nie z mojej drużyny zginęły 4. Staty tylko. A tam zginęło więcej. No.
To tak najlepiej na tatę zwalić wszystko. Nie? No dobrze. Będziemy tutaj czekać. Zobaczmy niebo, jest tutaj modre. Dobrze, że wystały tak te gołębie też w sumie wcześniej wypuszczone. Szósta to jest dobra chyba godzina do wypuszczenia. No, wierzymy w to w każdym razie. Dobrze. Będziemy tutaj oczekiwać. Ostatnie loty, które tutaj miałeś, to były z wiatrem, pod wiatr? Znaczy w tym roku tak naprawdę był tylko jeden lot pod wiatr. Jeden był taki trochę boczny, trochę z wiatrem, a reszta z wiatrem. Nie? I to dla mnie jest trochę niekorzystne, no bo na jednak najlepiej bije pod wiatr, albo bezwiecznie. No dzisiaj tak lekko nie będzie, więc myślę, powinno też być dobrze. A zobaczymy. Tego, że jak jest za lekko mają. Wszystko przed nami. Tutaj będziemy sobie tutaj czekać. Czy jakieś nowości pojawiły się w twojej hodowli, jeżeli chodzi o stosowanie jakichś preparatów, suplementów diety? Karma zmieniona jakaś, nie, czy coś? Nie, no karma nadal prima, tylko no produkty, no i Rofield, i Prima, i Patron. No to co leciałem, nic nie kombinuję. Nie kombinujesz. Jak to mówię, nie zmienia się zwycięskiej drużyny, tych zasad wszystkich, no, także zobaczmy. To pewnie można by popsuć niż polepszyć prędzej. A poza tym jest takie powiedzenie, że lepiej jest wrogiem dobrego. Dobrze, my tu będziemy czekać, a teraz w oczekiwaniu jeszcze za chwilkę nagramy film poświęcony tym gołębiom, którym przed chwilą robiliśmy zdjęcia. No, czekamy tutaj u kolegi Tomasza na przylot gołębi. Tomek właśnie ma telefon, gdzieś tam się pojawiły, za chwilkę się dowiemy, u kogo są te gołębie. Chyba to gdzieś blisko, także już... Która jest godzina, Tomek, w ogóle? 6:50. I u kogo są już gołębie? Ja za Błotny dzwoni, że czyli mają. Właśnie ten twój konkurent. On tak, ma bliżej jest. Położony gołębnik, czy dalej? Bliżej, chyba 12 km. Kolegę Janusza przy okazji pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Tak, poznaliśmy go też u Waldka Wojciuka w Toruniu, także jak film jakiś byśmy oglądali, to możemy z kolegę sam zobaczyć. A ile to jest kilometrów? 12. No to jeszcze troszeczkę czasu zostało. No jakieś tam 9-10 minut. I jak przyszły mu gołębie? To 3 sztuki ma. 3 sztuki. Dwa i za chwilę jeden mówił. Aha. Zobaczymy. My patrzymy w tym kierunku właśnie, bo to jest. Przepraszam, kierunek, z którego się właśnie tych gołębi myślę, że będziemy spodziewamy i zobaczymy zaraz. Tam tata poszedł, Spyszek poszedł tam pod płot patrzeć, bo on tam, Janusz przepraszam, z za płotu wypatruje bardziej. Widać tu, Tomek nie ma tutaj w okolicach żadnych takich lasów, to są pola praktycznie odkryte, także no, tutaj przestrzeń jest taka, że wszystko ładnie widać. O. Także czekamy na te gołębie. Pierwsze dwa gołębie z kierunku. O, widzimy. Teraz jest, okaże się, czyja to drużyna, tak? Od razu widzę. Akurat wiatru teraz nie ma. Odbite obydwa, nie? Tak jest. Z twojej drużyny to są te. No Janusz, nie doczekałeś się swoich. Zaraz będą. Zaraz zobaczymy, które Tomek nam powie. O, czyli widzimy po tym krótkim czasie. 8 po, tak? Pierwszy? Wiesz, co to są za gołębie już? Wiesz, jakie to są już? Aha, Tomek rozmawia. Dobra. O. Patrzymy w międzyczasie, czy się nic nie pojawia nowego. I co? Jakie to były gołębie? To jest roczna i stara samica. Aha, a w tym roku roczne ci się lepiej sprawdzają? Które takie najlepiej robią te wyniki? Znaczy i roczne, i 2-3-letnie. Tak różnie. Różnie. Nie ma jakiejś, że tam któryś dominuje. 2 z 36 i 10 jeszcze taty. O. Czyli na razie mamy dwie sztuki. O, trzy, nie. Tam, nie, to te są, nie. Dobrze. Bo widzimy teraz cała grupa, 11 sztuk, tak jak tu Janusz powiedział, przyleciało pięknie z kierunku, one dość nisko leciały. No, zaraz zobaczymy. No, Janusz, chyba jeden twój jest. Nie, dwa widzę, trzy. Zaraz będziemy widzieć, czy się wszystko odbija. Wszystkie weszły już. Czyli powinno być 13 sztuk razem z tatą. To tu mam 10, zaraz. 10, to się zgadza, tam 3 były. No, popatrzymy. Tata ma 3 odbite? Tata tam za płotów widzę, za tych, przepraszam, za palet tam się odzywa. On w to wierzy, widzę. Nie, no 3 weszły i chyba też 3 się odbiły. Tak jak mówił, chyba tego problemu nie będzie, że wejdą innym wlotem, się nie odbiją. Także tutaj chyba tego problemu nie będzie. O, popatrzymy sobie dalej. O, widzimy, pierwsze dwa były 10:08 i zaraz tuż po nich, niespełna kilka minut, przyleciała grupa 11 sztuk. Będziemy tutaj dalej czekać na te gołębie. I co, odbiło u taty też te 3? Tak, są odbite, czyli widzimy
Janusz, wszystko w porządku odbiło. Dwa następne, o, w międzyczasie zaraz zobaczymy. Gdzie on je widzi, to nie wiem. No tak, ale jest bliżej trochę, no, z wiekiem. Mi się wzrok pogarsza. O, jest, są, tu, tutaj już mamy. Ale zobaczymy, czyj to jest. O, tu leci jeden. Do Tomka wchodzi, widzę. A ten krąży tutaj. Pod słońce nie za bardzo można filmować. O tak, jeden u Tomka, jeden u Janusza. O, czyli widzimy. Tam obydwa weszły już, Tomek. Powinieneś mieć 11. A tam 4. Zgadza się? Tak, 11 i 3. I 3? Te 4 powinny być. Ale to mój przyszedł teraz. Nie, tam wszedł, tam w tamto. Twój 2 przyszły. Weź zobacz, czy tam ten 4 odbił. O, widzimy. No, kiedyś było na ten jeden zegar, dwoma drużynami łatwiej, no ale teraz z uwagi na to, żeby nie popełnić tego samego błędu, co w latach poprzednich. Są dwa zegary, no ale trzeba to sprawdzać wtedy inaczej. I co, jest ten 4? Jest 4? Zobaczymy. Te przyszły wyżej, także tak zeszły nam, że nie były uwielbiane w pierwszej chwili, ale już. I co, był 4? Jest, jest. Dobrze, czyli widzimy, się wszystko zgadza. Widzimy, Tomek mówi, że 11 gołębi jest, tak? Odbitych, a 7 typowanych. No bardzo dobrze. Ale widać właśnie, że wracają stąd, to jest dobrze. Jak wracają z tyłu, to już jest gorzej. To już jest gorzej. Będziemy patrzeć. Przypominamy, 36 gołębi poszło na lot od Tomasza i 10 od Janusza, czyli mamy razem 46 sztuk, a 17 gołębi, 15, nie, 15 tak. Gołębi, przepraszam, jest już w gołębniku. 4 gołębie idą kolejne, o tu widzimy, o, jeden już, drugi, trzeci, czwarty. No te, tak jak właśnie mówił Janusz, one z tyłu przyszły. Tego nie widzieliśmy z tego kierunku, gdzie on tam stoi teraz i patrzy, tylko to jest za pleców troszeczkę. Ale trzeba będzie to wszystko teraz za chwilkę sprawdzić, czy te gołębie weszły do odpowiednich flotów. Wiatru żadnego praktycznie teraz nie ma, tak minimalnie naprawdę wieje, minimalnie nawet widzę tam końcówki czubków drzew. Też gołębie tam. Nie widać, że nie są smagane wiatrem. Także niebo praktycznie bezchmurne, słońce mocno świeci, zaczyna się ciepło robić, aczkolwiek jeszcze parę dni temu tutaj na Pomorzu w nocy mieliśmy nawet przymrozek, na szybach normalnie był regularny mróz, szron. Natomiast dzisiaj już jest była noc ciepła, tutaj teraz też jest ciepło. O, jest jeszcze jeden! Tu z tyłu przyszedł całkiem! I drugi, nie, to tam inny. Jeszcze jeden jest! A to już z tyłu są. Dwa kolejne przyszły ptaki. Proszę? Przeleciały. Przeleciały, no. Przylatują i bardzo ładnie wchodzą. Słyszymy to u Tomka. Zaraz będziemy mieli pewnie połowę, czy już nawet mamy, nie. Zaraz połowa będzie gołębi już od ciebie, nie? No, 16. 16, a 18 to jest połowa. I co, kolejne też były typowane? Widzimy, gołębie też są praktycznie nie są zmęczone, w ogóle nie widać po nich zmęczenia, nie? Niektóre się przewracały jak usiadły. Proszę? Niektóre się przewracały. Przewracały? Bo tutaj nie było tak widać, że... O, jest jeszcze... Nie, to jest kółeczka. Chodź. To się... Tak ciepło trochę jest, tylko lekko z wiatrem, nie? No. Prędkość tam tylko 80 czy ponad będzie, nie? Mhm. Przypominamy, godzina 6, zostały gołębie wypuszczone, lot Strasburg. Tutaj 300, około 50 km, czy tam 40, tak? 348 i coś dla mnie dokładnie. Tylko to powiedzmy, to jest ten Strasburg w Niemczech, nie ten we Francji. W Pasowalku i w Brandenburgu. Tak, tak, właśnie, żeby ktoś nie pomylił, że chodzi daleko we Francji położony Strasburg. No jest, jedno. O, jest, idzie.
Tu, tylko tak pod słońce nie zobaczę. O, ale już ląduje. I drugi też idzie. O, ten. O, jest. Nie, ptaszek jakiś tam leciał. Ale ten drugi to chyba nie od was. On dalej chciał przyjść. Nie wiem z którego kierunku, nie widzę, jeszcze dwa są następne, ale... One już krążą, o, są. Ale też z tyłu, tak? Tak. Też z tyłu. Chyba 19 powinno być, tak? 18 umie, bo tam coś. Aha, to jeden muszę tam wejść. Dobra, czekamy na kolejne ptaki. Tak jak Janusz zaznaczył, jest następny. A z kierunku czy tam z pleców? To ja wiem, tylko tak nie widzę, bo jak filmuję to pod słońce, to wtedy niestety... O, jest. O, pstry taki widzimy. Krapiany pstry. Jeszcze jeden jest, no dwa są. I chyba jeden u ciebie będzie, Janusz. O, ten u Tomka pstry, a ten niebieski to będzie chyba u Janusza. Tak. To ile tam Janusz ma? 6 czy 5? Tomek, 6 czy 5 ma Janusz? Proszę? O, tutaj, o, widzę, krąży. A będziemy wiedzieć. Twój? Nie, chyba Tomka. Tomka. Już wszystkie są w środku. Już się następny ptak. I tutaj Janusz jest pewny, że to jest jego. Zaraz zobaczymy. Ty Tomek, tam masz wlot zamknięty, a on chce wejść. A nie, przeszedł, dobrze. Do pierwszego idzie, widzimy wlot. Także mamy... To chyba 20 już u ciebie, co? Tomek, 20 to jest u ciebie? On nie słyszy pewnie. Lądował kolejny, to już do Janusza pewnie wejdzie, co? Zobaczymy. Tak, to siódmy będzie. Siódmy, czyli 70% już jest. U Tomasza jest 21. To też około 60 prawie. To by było 40. Czy ta była z mojej drużyny? A, z twojej? Bo moja drużyna ma na wszystkich wlotach anteny, a tam jak zeskakują w progu jest tej taty drużyny. Aha, to w ten sposób. No tak, to moje by się nie odbijały i wtedy w tamtym. A moje się odbijają wszędzie, a ta druga się odbija tylko na jednym. Aha, w ten sposób, rozumiem. Bo ja myślałem, że jest tam, że oddzielnie. Nie. Tam są dwie anteny. Antena i zeskakują. Tylko trzeba uważać, bo jak jest za blisko anteny, no się zakłócają. Tam jest to 40 cm, gdzieś i Tauris odbija. To się... No ale tam ile łapałem teraz, no to źle weszło, musiałem odbijać. Dlatego ten wlot zamknąłeś. Tak. No, żeby złapać. Żeby wchodziły tylko tamtym. Tym. Dobra, nic, czekamy dalej na tutaj ptaki. Tak. A, jeszcze schodzi. Jeszcze dwa, trzy mamy razem teraz, tak? Ale, spadają. Te... O, jest. Krążą. Ale jak wysokie, jakie było. Tak, bo te pierwsze nisko przyleciały. Bo te poszły z wiatrem. Teraz już widać po tych zmęczeniach. Teraz już wszystkie, no niestety Janusz, wszystkie od Tomka teraz, co? A tu idzie jeden. O, jeszcze jeden. Już będzie 20 kilka, 24-5 gdzieś. Czyli jeszcze te 14 ptaków. Nie, 11. O, tam. O! Ósmy. To moja. A twoja, a nie to. Aha, bo tam właśnie.
Trzeba uważać je. Widzimy, wylądował następny kołąbek. Teraz te ostatnie, które przychodzą, to już tam są, widać, że zmęczone. O, wszedł. Teraz. Także lot chyba będzie tutaj dla kolegi Tomasza udany. Wszystko będziemy mogli na stronie internetowej zobaczyć oddziału Toruń. Przypominamy, 0326. Silna konkurencja, 4150 gołębi poszło na lot teraz. Na początku było 6000 z hakiem, teraz 4000 coś, bardzo dużo. Tomek jest dobrej myśli, nie? Że się udany lot, co? Udany, na pewno. Tutaj koledzy jeszcze jacyś inni dzwonili? Oprócz Janusza? Znaczy nie, teraz nie. O, jeszcze. Zobaczymy to wszystko na listach. Teraz trochę przelatwiały. Tutaj pomału będziemy naszą relację kończyć, te 20 kilka gołębi. 13 minut. Ta, bardzo dobry czas. One się da... Myślisz, że wszystkie przyjdą dzisiaj? No może. Zobaczymy. No, już nie było. Będzie to wszystko można zobaczyć. O której macie otwarcie zegarów? O 15. Przypominamy, Toruń, sekcja. Jaka Lubicz, tu jest? Lubicz. Lubicz. Tutaj tam u kolegi Waldka Wojciuka jest punkt wkładań. Tak. I od razu gdzie będzie otwarcie zegarów. Te gołębie, które przyszły, typowanych miałeś z pierwszych 11, widzieliśmy 7, później jeszcze ci typy jakieś doszły też? Tak, jeszcze dwa przyszły. Jeszcze dwa przyszły. Dobrze. Także pomału kończymy naszą relację. Powodzenia życzymy na kolejnych lotach. Dziękuję. I zachęcamy też do zainteresowania się gołębiami, które tutaj przy okazji pobytu kolegi Tomasza na locie zrobiliśmy zdjęcia, wstawimy u nas na giełdę i będzie można zobaczyć. No i w międzyczasie na koniec przyleciał gołąb tutaj ostatni. No i teraz nie wiadomo, czy to jest Janusza, czy to jest twój, co? Mój. To jest twój, no widzimy. Dobrze. Tam jest 6 cały czas. Na także 6 nabitych. A to nie, to ja, aha, bo ja liczyłem, że jak wchodzą, to wszystko. Nie, ja się okazało, że właśnie jest, anteny są twoje, wszystka jedna, tylko jest niżej taty. Także dziękujemy, do zobaczenia. Dobry lot.